W poprzedniej sesji nagraniowej trzeba było zniszczyć ciężarówki, następnie znaleźć karabiny maszynowe. Później trzeba było zniszczyć dowody dystrybucji, a następnie trzeba było ukryć prasę drukarską. Z kolei w misji czwartej trzeba było zniszczyć czołgi oraz znaleźć Panzerfausta. Rozdział drugi. Polowanie na pustynnego lisa. Misja piąta. Casablanca. Zadania. Uciekaj z hotelu. Znajdź akta oficera logistyki. Znajdź lokalizację magazynu. Wyjedź z miasta ciężarówką. Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Zagrajmy w Medal of Honor Underground. Znajdujemy się teraz w Maroko, dokładnie to w Casablance, a raczej misja nazywa się Casablanca. I no, będziemy musieli teraz, kurde, zrobić sobie malutką ucieczkę z hotelu, ponieważ obecnie znajdujemy się w hotelu, tu gdzie ostatni raz skończyliśmy. Poprzednim razem akurat byliśmy w Paryżu, tam gdzie oczywiście z Niemcami musieliśmy się naparzać. I teraz no właśnie przenieśliśmy się z ostatniej misji, gdzie trzeba było zabić, a raczej zniszczyć cztery czołgi, do Maroko, do Casablanki, no nie? Tak więc weźmy sobie amunicję, bo się przyda. Jedziemy z koksem, proszę państwa. Teraz będziemy mieli jakby najazd oczywiście standardowo Niemców, jak i będziemy mieli najazd specjalnych agentów, oni się tak przynajmniej w instrukcji gry nazywają. Natomiast ja bym nazwał ich, no ja bym po prostu ich nazwał pustynnymi szpiegami i tyle. No w każdym razie, no będziemy mieli teraz tutaj bardzo duże oblężenie, chyba tak to chcę określić, nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że dobrze to określam. Wrogów, którzy właśnie będą mieli takie pustynne stroje. O właśnie, już jak widzicie, już tutaj są. To właśnie o nich mówiłem. To są ci tajni agenci, kurde. Jakkolwiek to oczywiście nie brzmi. Mamy 1942 rok, a my tutaj mówimy o tajnych agentach, kurde, w Medal of Honor, grze, która w zasadzie opowiada o historii II wojny światowej, a raczej może nie opowiada, a po prostu dzieje się w trakcie II wojny światowej, tak więc no śmieszne bardzo określenie, nie powiem, że nie. Oczywiście nasze standardowe łebki również tutaj są, jak widzicie zresztą. No, to jest coś, co ja zawsze uwielbiałem robić za dzieciaka, mianowicie właśnie zawsze im w te, kurde, kacze łby trafiać, w te cymbały dosłownie, żeby im te czapy spadały albo, kurde, te hełmy. Oczywiście to jest misja, którą troszeczkę spieprzyłem, jeżeli chodzi o mojego streama, i musiałem ją dwa razy robić, bo za pierwszym razem się nie udało. Więc no mam nadzieję, że tym razem się uda zrobić ją za pierwszym razem i nie będzie jakby zbytnio większych problemów. A przynajmniej ja się postaram, żeby nie było problemów. To jest też ostatnia misja, którą pamiętam za dzieciaka, ponieważ dalej już gry nie przechodziłem. Tak więc można by powiedzieć, że teraz po tej misji następna część gry, nie licząc streama, to będzie przechodzenie gry bardzo mocno na ślepo. Ale damy radę, no. Jak nie my, to kto? I czekajcie chwilę, sprawdzę, czy się aby na pewno wszystko dobrze nagrywa. Tu się nagrywa. I tu się też nagrywa. Dobra, jest gitara. Tak więc tak. Dajcie znać ogólnie w sekcji komentarzy, jak będziecie oczywiście już widzieli te odcinki z Medal of Honor, czy wam się ogólnie seria podoba, czy w sposób ciekawy, informatywny jest ona prowadzona, bo troszeczkę ona odstaje od innych serii, trochę w inny sposób ją prowadzę. Siema. Nara. Elegancko. Dobra, wyszliśmy sobie z hotelu, tak więc już pierwszy podpunkt misji mamy zaliczony. Mamy oczywiście amunicję do SMG. Tu u góry będą, no tu, może nie u góry, ale tutaj będą się właśnie kręcić frajerzy. Ja sobie będę przy okazji podchodził i ammo zabierał, ponieważ ammo jest tutaj najważniejsze. Nie chcemy mieć sytuacji, gdzie po prostu będę miał bardzo mało amunicji i no, będę musiał modlić się o to, żeby przeżyć. Ale muzyka tutaj jest też, kurde, epicka. Fajnie buduje klimat. Już chyba wiem, co będę dodawał do tych, do ekranu z ciekawostkami, kurde.
Kurde, ta scenaria mi się mega ze Spyro 3 skojarzyła i właśnie z tym, że musieliśmy agentem 9 właśnie zestrzeliwać te dinozaury, czy kiwie, co to tam było dokładnie. Chyba tak, to były dinozaury normalnie. Dobra, zabieramy co nasze. Amunicja oczywiście, że tak... Kurde! No nie dadzą człowiekowi, kurde, seksplorować, no nie dadzą. Zanim ktokolwiek mi w ogóle powie, że ja strasznie wolno robię tę misję, okej, zgadzam się, bardzo wolno robię tę misję, bo mógłbym oczywiście troszeczkę przyspieszyć i zrobić tak zwany speedrun, ale ja nie chcę tego robić z tego względu, że uważam, że w takich grach jak Medal of Honor Underground powinno się bardzo eksplorować i no wiecie, no po prostu sprawdzać każde zakamarki, bo kto wie, może gdzieś tam będzie w zakamarku jakaś amunicja, którą pominę i potem będzie dopiero problem. A wolałbym uniknąć takich sytuacji, powiem wam szczerze. Dobra, tutaj mamy ślepą uliczkę, więc tędy dalej nie przejdziemy. Więc musimy się kierować teraz tutaj. Tak więc zatem pójdziemy. W ogóle to miejsce mi się też kojarzy z takimi, kurde, właśnie pomieszczeniami, gdzie jest, wiecie, taki syf totalny. No zobaczcie, te ściany są w ogóle ubrudzone. Takie, kurde, no patologia totalna, no nie? No ale tak to było właśnie za czasów, kurde, wojny, że... No nie dbało się jakby o takie detale, no bo wiadomo, to była wojna, tutaj nie było, kurde, czasu na jakieś te... na jakieś, kurde, przebieranki czy inne tego typu rzeczy. O kurde, frajer. Dobra, już nie ma frajera. Czemu oni, kurde, muszą wyskakiwać, kiedy ja coś tłumaczę? Dobra, na spokojnie. Dobra, wycelowane, elegancko. Mamy apteczkę, więc się będziemy mogli wyleczyć. Elegancko, troszeczkę nam tutaj wpadło HP. Dobra, nic tutaj u góry nie ma, przynajmniej ja nie widzę. Zerknijmy, czy tutaj też nic nie ma. No właśnie, my tutaj przyszliśmy, a nie, nie przyszliśmy. Nie przyszliśmy tutaj, dlatego że tutaj nas nie było. Więc zanim pójdziemy tutaj, to zobaczmy najpierw tutaj, co jest. Żeby nie było, że omijamy pomieszczenia. Dobra. Przeżył, kurde, śmieć, ale już go nie ma. Dobra, zanim tędy pójdziemy, to teraz może się cofnijmy. Tak, będę na takie rzeczy jakby zwracał uwagę, więc jeżeli ktoś uważa, że mój komentarz jest miałki, to serdecznie za to przepraszam, ale po prostu no muszę mieć pewność stuprocentową, że na pewno wszystko zdobędę. W sensie nie robię gry na 100%, ale po prostu zależy mi na tym, żeby mieć jak najwięcej amunicji i tak dalej. Dobra, co tu mamy? Tędy nie przejdziemy nawet. Aha, czyli żeśmy tutaj przyszli tylko po to, żeby jednego kolesia po prostu dziabnąć. W sumie to dwóch, bo teraz przyleciał trzeci. Ale hej, przynajmniej sobie troszeczkę tutaj amunicji zebraliśmy i troszeczkę się podleczyliśmy, tak więc nie jest źle. Dobra, możemy iść teraz oficjalnie tędy, już nic tam nie stoi na przeszkodzie, żeby wracać się. Tak więc gnamy do przodu, gramy. No, to było szybkie, to było bardzo nawet fajne, muszę przyznać. Kurde, na live mi tak zajebiście nie szło jak na przykład teraz i to mi się podoba bardzo. Dobra, kwadrat. Muszę zapamiętać, że przycisk akcji to jest kwadrat. Dla osób ciekawych, ja to nagrywam 26 stycznia o godzinie 12:08. Wy to pewnie będziecie widzieli jakoś połowa lutego, coś mi się tak wydaje. No mówię, seria prawdopodobnie, jak dobrze wszystko pójdzie, jak dobrze wyliczyłem, to będzie trwała 14 odcinków albo 15, tak więc bądźcie na to przygotowani, że troszeczkę długawa będzie seria. No może nie aż tak bardzo długa, ale no trochę odcinków będzie. Ale to chyba nie jest problem, tak mi się wydaje. Dobra, lecimy z koksem. Dostałeś w cymbał. Oj, nieładnie mnie tak, kurde, od tylca. Od tylca to bardzo nieładnie z waszej strony. Dobra, to co moje zdobyłem, elegancko, więc możemy grać dalej. Bez zbędnego pitolenia. Mam w ogóle grę odpaloną na full screenie. I oczywiście OBS-a mam też odpalonego, w sensie to jest taki full screen, że jednak to jest takie okienko na full ustawione. Tak więc co jakiś czas sobie patrzę na OBS-a, żeby nie było, że będę miał klatki zgubione, no bo trochę też byłaby lipa, jakby coś takiego miało miejsce. Ty,
Nie udało mi się wycelować co prawda od razu, ale kurde, dostał w cymbał tak czy siak. I zgon kurde złapał. Bardzo dobrze. Czy tutaj coś jeszcze jest? Nie, nic tutaj nie ma, więc możemy kierować się teraz tędy. Elegancko. Tak szczerze, to kurde podoba mi się bardzo w tym Morocco. Bardzo ładna lokacja. Twórcy kurde bardzo przemyśleli kurde temat i bardzo mi się to podoba. A, nie mogę tego zabrać, bo to jest apteczka, dobra, kumam. No kurde, dosłownie w tym Morocco to jak w lesie, wszyscy po prostu atakują mnie, nie? Tu jakiś kurde dowódca, tu zaraz jakiś żołnierz. Po czym poznaję, że to jest dowódca? Po takiej charakterystycznej czapeczce, co ma. Tak przynajmniej mi się wydaje, że to jest jakiś dowódca albo jakiś admirał. Oni mają takie specyficzne czapeczki, albo jakiś, nie wiem, starszy porucznik. Ara, łysy kurde. Żryj ołów, jak to mawiają w tym Far Cry'u, przynajmniej tak pamiętam, że gadali żryj ołów, kurde. Uwielbiam te teksty z Far Cry'a pierwszego. Polski dubbing w tej gierce jest po prostu epicki. Dobra, co tutaj my mamy? Zabieramy co nasze. O, tutaj coś jest jeszcze. A to jest apteczka, tak? Ta, to jest apteczka, dobra. Never mind. Tu na dole się widzę, że czai fajans. Kurde, aż się zaciąłem bez kitu. Ja pierdzielę, co to się ze mną dzisiaj dzieje? Zginąłem? Co jest grane? Czemu zginąłem? Ej, tak my się bawić nie będziemy. Przecież ja w niego celowałem. Co tutaj się odpierdzieliło? Jesteśmy z powrotem. W miejscu, gdzie ostatni raz żem zgona złapał. Dobra, jest elegancko. Teraz żyjemy i miejmy nadzieję, że tak też pozostanie. Bo im zaczyna kurde szajba odbijać. To mi się bardzo nie podoba. Ale troszeczkę amunicji mamy jeszcze, więc nie powinniśmy się niczym martwić. Na wypadek, gdybyśmy mieli kurde paść. Dobra. Czapkę kurde tobie ściągnąłem, tak więc iść tam spać kurde frajerze. Następny. Idziemy. No tak więc, tak jak mówiłem, no wspomnienia z tym poziomem mam takie, że również za dzieciaka się trochę z nim męczyłem. To był ostatni poziom, jaki kurde przeszedłem, a na livestreamie to następny poziom to będzie właśnie ostatni poziom, który robiłem na livestreamie. Więc zobaczymy dwie ostatnie misje kurde z tego rozdziału, jestem bardzo ciekaw tego obrotu spraw. Wow. Gdzie jest? Gdzie ty kurde frajer jest? Tu jest. Dobra. Ale... O kurde! Ile ich tu wbiło? A więcej was matka w domu nie miała najwidoczniej. Ty, zrobiliśmy wszystko, aż musiałem kurde się teraz upewnić. Bo nie miałem pewności, kurcze pieczone. Udało się nam wszystko zrobić. Dobra, elegancko, to wskakujemy, kurczę. Koniec misji. Elegancko, kurde. Oh yeah. Ciekawostka. Strzelanie do wiszących wazonów powoduje, że spadają i pękają. Co jest oczywiście logiczne. Dodatkowo,
Jeśli wróg znajduje się bezpośrednio pod nimi, gdy jeden upadnie, zabije go natychmiast. Zobaczcie na to, 3 gwiazdki mamy, 3 gwiazdeczki. Kurde, masakra. Save. Ile będziemy mieli procent? To mnie bardzo ciekawi. Chociaż nie, od razu nie zobaczymy. To był chyba ten. Tak, to był pomidor. Pamiętam, że się nazywałem tak na Let's Play, a Michał to było na live, więc... Wszystko się zgadza. Elegancko. Oczywiście, że sobie kontynuujemy, więc zobaczymy następną misję. Lighting the Torch. Okej, dobra. Mniej więcej wiem, na czym to będzie polegało. Bo to jest ta następna misja, gdzie żeśmy właśnie wsiedli do tej ciężarówki i teraz będziemy musieli przemierzać przez następne tereny Maroko. Tak więc zobaczmy, gdzie teraz będziemy wyrzuceni. Misja 6. Zapalenie pochodni. Zadania. Znajdź rekordy wysyłkowe. Znajdź przebranie. Znajdź i uwięź fotografa. Znajdź amerykańską flotę. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy cali, zdrowi, wszystko fajnie. Na razie zaczynamy, kurde, z takim pustynnym klimatem, bo jak widzicie jest taka mgła bardzo mocna. I ona się właśnie charakteryzuje tym, że jesteśmy właśnie w takich pustynnych klimatach. Tak więc, no bardzo fajnie to odwzorowane. Wiadomo, no gierka nie jest jakaś może super full realistyczna. Ale pod względem lokacji i w ogóle miejsc, które tutaj są zrobione, to wielki szacun dla twórców i naprawdę mocne brawa. Mocne brawa dla nich. Dobra, my sobie tutaj troszeczkę tych wybijemy frajerów. Kurde, trzeba będzie ammo zebrać, nie jest dobrze. Coraz mniej ammo mamy, a tutaj będzie pewnie ich coraz więcej, tak więc... Może najpierw zróbmy coś takiego, że zanim polecimy, kurde, dalej z poziomem, to nie zaprzeczajmy samym sobą. Samym sobą w ogóle, jak to, kurde, brzmi. Bez sensu. I sprawdźmy, czy nie ma tutaj żadnej szpary. Ponieważ twórcy lubią właśnie w takich grach pokazać. Bardziej tu tutaj umieścić takie, wiecie, miejsce, gdzie można się tam, powiedzmy, wślizgnąć. I zdobyć jakiś sekrecik. I prawdopodobnie to będzie gdzieś tutaj. No właśnie. Więc warto było się wrócić. Ponieważ tutaj może coś być. O właśnie. Mamy amunicję co prawda do pistoletu, ale zawsze coś. I przy okazji frajera, który sobie u góry stoi. Ale to chyba jednego mamy, czy dwóch będzie? Patrzcie, on specjalnie wychodzi, żebym ja nie patrzył. Co za kurde cymbał. Myśli, że nie dostanie kulki w łeb, a dostał kurde kulkę w łeb, więc... Masakra z nimi, kurde. Niemcy to są straszne debile w sumie. Co to, jakby to jest idealny wręcz przykład. Ich totalnego debilizmu. O, ten tu widzę, że już ma maskę przygotowaną. Ale mi on z HP zjechał, o kurde. O ty frajerze. Ej, masakra, ale on mi HP zjechał, ja nie... Ja pierdziule, coś jest grane. Czemu mi aż tyle zabrał? Czy się broniłem normalnie? Ty, no nie ma tu żadnej apteczki, no nie gadaj. Nie gadaj, że ja z takim, kurde, zdrowiem mam lecieć dalej przez podziem. Przecież to jest, kurde, samobójstwo teraz. Czy to jest, kurde, tak jakbym robił kamikadze dosłownie. Znaczy, z jednej strony mógłbym oczywiście, ale no, to ryzykować nie chcę, bo to będzie oznaczało, że znowu będę musiał restartować misję. A to mi się za bardzo nie widzi, bo wolałbym jednak, żeby było trochę mniej cięć niż zazwyczaj. Bo muszę ostatnio bardzo ciąć te materiały, wiadomo dlaczego, bo jak zginę, no to nie ma przebacz. Ale tamtego się zdjąłem, tego gorszego. Okej, wbijamy tu. Nie!
O nie. Ale lipa. Ale lipa jak 150, patrzcie ile ja mam HP. Przecież ja na strzała jestem. Jezus Mary, co ja odpierdzielam? Się zaraz okaże, że ja z takim HP przejdę dalej. Śmiałbym się w sumie, ale wiem, że to jest mało realne, ponieważ tutaj będzie teraz horda tych przeciwników. No właśnie, tu jeszcze są. No więc właśnie, no o tym mówiłem. Ale przynajmniej kurde kawałeczek przeszedłem kurde na zerowym życiu, tak więc mogę sobie to chyba zapisać na, nie wiem, rekord księgi Guinnessa czy czegokolwiek kurde. Jak dałem się wyrolować przez gierkę, bez kitu, no nie? Masakra. Wy to widzieliście, co ja zrobiłem? Ja kurde zbugowałem gierkę, co tu się odpierdziela dzisiaj? No, z takim punktem zdrowia to ja powinienem od razu to przejść. Dobra, jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie ostatni raz zezgonowałem. Może nie dokładnie tutaj, bo ten etap przecież przeszedłem. Ale mimo co najpierw zajmę się chyba za wyczyszczenie tutaj miejsca w 100%. By nie było akcji, że jakiś kurden się napatoczy frajer. Tu chyba są wszyscy wybici już. Ale upewnię się. Dobra, chyba nikogo nie ma, więc możemy wchodzić. Znaczy on będzie w środku. No właśnie. Ale tak to mamy wszystko zrobione. To co trzeba było zrobić, to zrobiliśmy. Więc możemy teraz pójść tutaj. O, i wyszedł kolejny frajer. I następny kurde w cymbał dostał. Nie podoba mi się bardzo to, że mamy tutaj coraz mniej HP. Znaczy, coraz mniej HP, boże, amunicji do SMG. Więc ja sobie chyba na razie wezmę pistol. Po prostu z pistola będę ich dojeżdżał. Tak myślę, że będzie lepiej. Wiecie, nie ma co jakby za bardzo szarżować. Nie ma za bardzo co szarżować, dlatego że no w każdej chwili mogę paść. A wolałbym tego uniknąć znowu, po raz kolejny. No, frajer, kurde. Śmieć, pieprzony. Za mną był. Dobra. Na razie sobie zostawmy amunicję do SMG. Skupmy się teraz na pistolu. Dobra. Idźcie stąd. Chodź. Dobra, dostał. W cymbał. Na spokojnie, bez żadnych kurde gwałtownych ruchów. Amunicja do pistola, przyda się. Czy tu są wszyscy już wybici? No to wygląda, ale chwila, chwila. Dobra. Myślałem, że to jest skrzynka do zniszczenia, no ale okazuje się, że jednak nie jest. A przydałaby się taka, bo teraz byśmy mieli jakieś amunicje albo coś. Ale dobra, trudno się mówi, trzeba żyć z tym. Trzeba było to na spokojnie zrobić, bez żadnych kurde tutaj ceregieli zbędnych. Sprawdzamy teraz właśnie tutaj te oto przejścia. Ponieważ w takich przejściach też gra bardzo lubi często ukrywać amunicję, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, bo twórcy chyba, czyli EA Games, to są pieprzeni trolle. O, i przy okazji zastawiliśmy pułapkę na fotografa. Elegancko. Okej. Tak więc teraz możemy chyba gnać do przodu. I mamy teraz właśnie taki fikuśny aparacik. Więc tym fikuśnym aparacikiem będziemy mogli robić zdjęcie naszym żołnierzom.
Znaczy naszym przeciwnikom. Dobra, źle to zrobiłem. Absolutnie źle to zrobiłem. Bo nie to miałem na myśli. Chciałem zupełnie coś innego zrobić. Chciałem właśnie pomachać tym zdjęciem. Ale kurde, jednak nie wyszło. Tak więc wróćmy może do aparaciku. Chyba teraz nikt nie wie, że to jestem ja. A nie, już wiedzą. No to kurde, mleko się rozlało. Teraz mogę kurde robić zdjęcia. Co jedynie sobie. Tu wszędzie te drzwi są pozamykane, więc trochę lipa. Trochę mi to śmierdzi tym, jakby tam coś było, jakiś wiecie. Jakby twórcy planowali jakiś poziom, tylko po prostu w sensie może nie poziom, a bardziej pomieszczenie. Ale zamknęli je dlatego, że nie wiem, no stwierdzili, że jednak no, nie będzie miało to sensu jakiegokolwiek, więc... Tak mi się wydaje, taka mała spekulacja weszła. Zawsze jak widzę takie zamknięte pomieszczenie, to mi się wydaje, że jest to jakieś skasowane pomieszczenie, które powinno być, a nie ma go. Otwieraj te wielkie drzwi. No, elegancko, zrobił kurde nam pozę, chciałem wam to pokazać. Co jak co, ale powiem wam szczerze, ja cierpliwości nie mam, dlatego musiałem tak uczynić, wybaczcie. Troszeczkę chciałem inaczej to zrobić, ale przy okazji wam pokazałem animację tego, jak ten... Jak oni robią właśnie te swoje śmieszne pozy, żeby zapozować do zdjęcia. Dobra, wyciągamy już gnata i jedziemy z koksem, bez zbędnego przedłużania. No i kurde, elegancko to chodziło, kurde, żeśmy ładnie załatwili tę misję. Teraz tą misję udało się zrobić za drugim razem znowu. Ciekawostka. Nie wyjaśniono, dlaczego Manon musi złapać fotografa, zamiast go zabić.